I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Strażnicy Galaktyki. Chyba tłumaczy, czemu nie szło wywołać Kosma. Jestem Groot. Jak nie odpowiesz, to nas wyparują! Zajmę się komunikacją. Radź sobie, stary. Chwała wam, podróżnicy! Czy przyjęliście prawdę jej świętej obietnicy? Zaiste. Ja wiozę nieboszczki, żonę i córkę. I dziękuję matronie za jej dar. Niech wypełni się obietnica. Macie przypisane lądowisko. Kurczę, Drax, ty potrafisz kłamać? Dużo knajp i jaskiń hazardu. Barów z kluskami. Może to tylko tak źle wygląda? Myślę, że będzie gorzej. Raker zwiera zastępy, a świta świszczy nad światem. Szybciej nie wyląduje złot. Co do flarka! Super! Kokonowicz ma się teraz za motyla! Nie dla niego wierność. Oby tylko zajął kościół do czasu, aż znajdziemy Niki. To co? Nie sądziłem, że zdołasz oszukać ochronę, mięśniaku. W oszustwach jestem całkiem niezły. Będziemy potrzebować czegoś więcej, żeby dotrzeć do kory kontinuum i uratować Niki. Szczególnie, że Złotek się nam urwał. Może powinniśmy go, no, poszukać? Czasu jest coraz mniej. Musimy się skupić na tym, by ocalić dziewczynę. Drax ma rację. Oby Warlock zdołał narobić tamto nieco szkód. Kokonowicz na prezydenta? No dobra, ostatnia walka z Rakerem. Tym razem się nie wywinie. Taki mam plan. Nie ruszamy się stąd bez Niki. Miło to żeby słyszeć. Było jasne, zrobię, co mogę, żeby uratować twoją małą. Wiem, że to dla ciebie ważne. Dla nas wszystkich zajmij ważne. Zajmij się Milano, okej? Okay? Dopilnuj, żeby statek wciąż tu był, jak wrócimy. I był w stanie wystartować. Gotów, Drax? Jasne. Broń mam ostrą jak szczurzy język. To była metafora? Porównanie. O, proszę. Chciałem się tylko upewnić, czy nie zachował się jakiś wpływ obietnicy. Znam zło, jakie w sobie kryje. Trzeba powstrzymać Magusa i Kościół. No, brzmi dużo lepiej niż ostatnio. Jestem Groot. Groot chce powiedzieć, że zrobi co może, żeby ocalić twoją córkę. Wiesz co? Chyba nawet to zrozumiałem. Jestem Groot. Ja tak samo. Nie mogę się doczekać, aż skopię kilku ciumlaków. Twoja młoda wpakowała się po uszy, Quill. Jej mama nie żyje, chłopie. Jeśli Warlock mówi prawdę, to badziewie w niej manipuluje nią poprzez śmierć Korel. Chwytam. Nie będzie jej łatwo stamtąd wyrwać, ale oddam za to choćby życie. No, może wtedy, jeżeli faktycznie jesteśmy ojcem, to jakoś się przekonamy do tego. Niech ciumole zapłacą za to, co zrobili z Nowhere. I kontrakcją. I za zabijanie, nawracanie i w ogóle. No to mamy cały zestaw przewinień. No to do dzieła! Czas ocalić Niki! Peter! Dobra, spokojnie. Ja się nimi zajmę. Dzień dobry. Witajcie, podróżnicy.
Przybyliście ujrzeć to trzymanie? To będzie. Wypełnienie obietnicy Matrony. Początek nowego świata. Bez śmierci, bólu czy lęku. Powinniście to wiedzieć. Nie zostaliście sprawdzeni z oglądowaniem? Co? Oczywiście, że tak. Więc czemu nie wiecie o dotrzymaniu? Coś jest nie tak. Trzeba powstrzymać heretyków. Do ataku! Nie pogadamy? Odblokowanie mega zdolności, gniew, kata, to odrzucenie obietnicy i pełne pogodzenie się ze śmiercią rodziny pokazało Draxowi jego prawdziwą siłę. Po wyzwoleniu swojego gniewu Drax zadaje średnie obrażenia pojedynczemu celowi, powoduje jego mocne oszołomienie, a także średnie oszołomienie przeciwników w pobliżu. Powoduje też większe oszołomienie podczas walki. Gamora, na początek ty, a my tu sprawdzimy Draxa. No kurczę. Zrób marionetkę, Groot! Nie wiem, co to za trik, ale rób marionetkę. Tnij! Nie spodziewa się! Zaatakuj tym olbrzymie! Jest kogo tu atakować? Jara nie przywróci mu życia! Nie rozczulać się! Kruci! Dobra, jednego mniej. Rocket w sumie... O, chociaż nie wiem, czy nie są za daleko. Może warto by było jakieś przyciąganie tu odpalić na tych ludzi. Daj wycisk! Połamie im kości! Okej, jest tak. Nadziewany fanatyk? Proszę bardzo! Czy to jest to słynne doświadczenie duchowe? Szybko poszło, ale to rozumiem, że... Żeby ten nowy świat naprawdę był bez śmierci, bólu i lęku. Poza tłukiem. Za to, co odflarkowali z tym portem. Napracowali się nad zmianą wystroju. Tym bardziej jest powód, żeby dostać się do Kory i znaleźć Niki. Rozumiem, że pan Złotko do nas nie dołączy, więc możemy odblokować zdolności, których jeszcze nie mamy. Tak, tutaj granat, obrażenia 0, obrażenia 0. Weźmy to, które po uderzeniu wypuszcza kilka strzałek. To było dość kuszące. I granat grawitacyjny, średnio. Tutaj Groot ma już wszystko. Szarża. Może szarżę uda się jakoś wykorzystać? Znaczy my mamy wszystko? My mamy prawie wszystko. Czyli tutaj 3 punkty jeszcze są nam potrzebne. 5 punktów i mamy wszystkie postacie na maksa też. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Szczególnie jakby ta walka dość często nam tu się przewijała. Co to jest? Jak ma tu się dokonać dotrzymanie, to nawróceni powinni chcieć je tłumnie zobaczyć. Tylko my tu dotarliśmy? Pewnie jesteśmy spóźnieni. Nie wiem, po co ma to wyciągać, ale wskoczymy sobie wyżej, a nóż będzie strój dla Gamory. Dziękuję. No nie wierzę, żeby to było, no właśnie, po nic. O, pałeczki! Ktoś widział jakieś drogowskazy do dotrzymania tędy? Nie. Dam ci znać, jak jakiś zobaczę. Tak. Dzięki. No i proszę bardzo, jaki parkour. No dobra, szumstwo, dawać no. Ich. Wieża Kosma wyłączona. Jestem Groot. Bo nigdy dotąd nie była tak ciemna. Wiecie, że strzelali do nas również członkowie ochrony Nowhere? Nie wróży to dla psa za dobrze. Nigdy nie byłem wielkim fanem psiaka, ale przydałby się telepata jako wsparcie. Jeśli Kosmo jest z nimi, dostanie się do Kory będzie o wiele trudniejsze. To, że wieża wypadła z obiegu, nie znaczy, że Kosmo też. Jak byliśmy tu ostatnim razem, załatwił mnie, Gamorę i Draxa i łowców nagród Lady Hellbender. Jakby to była zabawa. Musimy wierzyć, że wszystko z nim dobrze. Serio, Peter? Wierzyć? Ewidentnie, wiary jest tutaj aż w nadmiarze. Co, złe słowo, czy jak? Tak to wygląda. No dobrze. Lecimy, jakby tutaj szukał pracy na Nowhere. No podobno jej tu nie brakuje, szczególnie jeżeli zna się na naprawach. Możemy im czegoś zniszczyć? O, moment! Widzę pałki znowu. A teraz mam wrażenie, że dają nam ich zdecydowanie więcej. Tak na koniec, żeby na pewno podciągnąć. A nie, 60. Ostatnio tylko 120 wpadło. 1600 i też będziemy mieli wszystko, czyli czuć powoli zbliżający się finał. Zarówno rozwój naszych postaci, jak i broni. Trochę się boję tego, co zobaczymy na tym targu. To samo, co widzieliśmy przylatując. Tak, ale tym razem z bliska. W Nowhere bywało paskudnie, ale... Snark.
tutaj! Tylu ich jest! Sądziłem, że większość Nowerczyków odrzuci obietnicę. Każdy ma coś, czego chce, a nie może dostać. Tak, ale te menty nabierały podejrzeń wobec każdego, kto dawał im coś za darmo. No, jestem. To nie wiem, Rocket. Jak mówiła Gamora, każdy czegoś chce. Kościół każdemu oferuje właśnie to, czego mu trzeba. Zdaje się, że większość by się ugięła. Albo by zginęli. Niełatwy wybór. Wszędzie mają te przeflarczone akumulatory wiary. Jak na Halas Hope. Może w korze Continuum. Też mają wielkie działo wiązkowe. Żeby wysysać wiarę z wielu światów naraz? To w ogóle możliwe? Te akumulatory nie napełniają się energią. One ją wydatkują. A więc coś zasilają. Pytanie, co i czy z tym część będziemy musieli walczyć? Na pewno na to wygląda. Ale nim spotkamy się z jakimkolwiek przeciwnikiem, dajcie nam pałeczki. No i 120, i to mi się podoba, tak można zbierać. Jak tym już bardziej... tu wszystko załatwimy, będzie trzeba opowiedzieć nasze przygody Rapsodowi. Komu? To strażnicy katatiańskich legend. Nasza opowieść stanie się eposem. Może być oposem, wiewiórem, czymkolwiek. Ale chyba wiedzą twórcy, czego nam trzeba. Choć tak widać po tych kulkach, no dostajemy je w nadmiarze. Więc może ta wnikliwa eksploracja pewnie nie była nie tak uda potrzebna. Się ich znów nabrać, powiedzieć, że wierzymy w obiecanki cacanki? Tylko jeśli umiesz odtworzyć ten ich fioletowy poblask. Ciii. Spróbujmy się nie ujawniać. Jest to możliwe? Zamawiający Tivan Group, artysta. A, czyli to jest konstrukcja artystyczna. Możemy sobie tak przejść i... siema. Całosne flarczyny! Nie, to chyba było od razu. Oni nie boją się śmierci. To nie znaczy, że nie będzie ich bolało. Skazane. Na porażkę, no właśnie, jak to wygląda? Ale jak, kurczę, ta tarcza, czy ta szarża dobrze wjechała tutaj. Zabójcza baba w akcji! Zabójcza baba, pewnie zadowolona jest z tego przydomku. Wasz boss nie będzie tym wszystkim zachwycony! Nic nie słuchają, płyn! Tacy tak mają! O! Jeszcze ty! No to co, Grut? Góra? Duch! Może być i tak! Przyszła śmierć! Łyknęli kłamstwa kościoła! Im głębiej, tym więcej akumulatorów. Stawiam stówę, że mają jakiś związek z dotrzymaniem. Kapłan mówi, że wskrzeszają. Nie mogą wskrzeszać umarłych. Zwłaszcza po tym, jak ocalimy Niki. No to zobaczymy. Może jednak wskrzeszą Corel, zrobią wyjątek. O! Ciekawe, czy któryś z tych wróżbitów przewidział, co się stanie. Wątpliwe. Wszyscy byli oszustani. Większość to kieszonkowcy i paserzy. Całkiem przydatne znajomości. No, Rocket, ty to masz ładne stroje tutaj dostępne. To co, możemy iść dalej? Tutaj! Chyba da radę się przecisnąć. Musimy być blisko baru u Manta. Widzisz go? Nie bardzo. Za dużo tu się wala gruzu. Nie ma jak przejść przez ten mur. Po drugiej stronie może na nas czekać jakaś banda świrów. Fakt. Peter, lepiej znajdź jakieś przejście i sprawdź. Co? Ale czemu ja? A nie jesteś aby dowódcą? No kurczę. Peter! No cóż, to nie zadziałało. A, tak. Idę. A co z fanatykami? Jak ich spotkam, to ich rozwalę. W końcu kto jak nie my, co? Quill, z tej strony czysto, ale trzeba będzie chyba wyciągnąć jeden kawałek po tej stronie. I ty nie dasz rady wysadzić? Powinnaś być w stanie wetknąć tam teraz miecz. Pomożesz mi wejść? Popatrz, to już sprawa osobista, Quill. No co tak długo? Rozumiem, że ten bar, tak? No dobrze. Myślałam nad tym, co mówił głowy. Czym znaczy? Od kiedy go znamy, nie zamknął się ani na chwilę. Tym, że Niki i ten cały magus mogą być zbyt mocno powiązani, żeby ją oca... Ani śladu po Goldim Brownie, od kiedy zwiał z naszego statku. Adamie Warlocku! Może leży rozplaskany gdzieś w Lower City. Albo zgarnęła go drużyna tych świrów. Albo kłamał, że jest po naszej stronie i czeka tylko na dogodny moment, żeby zaatakować. Warlock nosi w sobie dawny żal. Nie stanąłby w życiu po stronie wielkiego unifikatora. Miałam tu swoją wtyczkę. Wiele obrotów globu temu. Naprawdę? Kogo? Blirfa? Nie, nie, nie. Żutopn? Może Hutz? Czekaj, Catfree! Po co nam w ogóle ten złocisty?
Radziliśmy sobie dobrze i bez niego. No ja nie za dobrze, że Magus pożerał moją duszę. Coś cię pamięć zawodzi. Moja pamięć ma się doskonale. Jestem po prostu optymistą. Ha! Mantis nie bez powodu zabrała nas do Warlocka. Warlock jest silniejszy od kogokolwiek z nas. I ma dobre powody, żeby nienawidzić Rakera. Czyli kupujesz tę jego opowiastkę o rozdarciu duszy? Mówię tylko, że jeśli ktokolwiek ma mieć szansę przeciw Rakerowi, to właśnie on. A jak chcemy powstrzymać rytuał, musimy pozbyć się wielkiego unifikatora. Rzucić im ofiarę, żeby mieli się czym zająć? Nie to miałem na... Nie no, mnie przekonałeś, Quill. To dobra strategia. No dobra, a ktoś wie, jak tam wejść? Żeby nie było, starałem się odsłuchać. Męczy mnie teraz sytuacja, kto był dostawcą informacji. Tak milczące. Co? Kiedy? Może po tak prostu będziemy tam chodzić za moment. Kiedy wyjdziesz odpowiednio wcześnie rano. Patrol prawie ukończony. O. O. Moment, to jeżeli... O, tam mamy... Tam też mamy iść. Wszędzie możemy iść, a to w ogóle wygląda jakby coś, co by mogła przeciąć nasza koleżanka. Ech, tyle ścieżek. Dostań się do kosmo. Tutaj też jakby coś było. Kurczę, mogliśmy wysłać kupon w ogóle na loterię. Teraz byśmy odebrali. Albo byśmy marudzili, że nie odbierzemy. No, tyle co z tego wyszło. No dobra, ale chociaż tyle dobrze, że te gdzieś maskotki dorwaliśmy. Tu, oj, to wygląda... Kurczę, tu wszędzie wygląda, jakby przejście mogło być. No dobra, Gomoro, mam nadzieję, że to nie jest droga dalej, chociaż... Gdzie jest zwierzę kosmo? Oni wszyscy poszli tam, to jednak zobaczmy, co mamy tutaj. Siema, ludzie. Ło kurczę, jaki rozkopany. Jak Rondo Rataje w Poznaniu. Grut akurat nie wiem, czy coś robi na tych... Powietrzu, ale co, to już wszyscy, czy ktoś jeszcze? A, jeszcze ty. No nam się zarówno punkty, jak i złom przydadzą, więc... Idzie. 120 będzie za taką walkę. Ile? 20? Dlaczego tak? Czuję się lekko oszukany. I co wy tutaj widzicie? Że ten ogień ma jakiś... Aha! Dziwne czasem są wskazania tych radarów. Ale dobra, no całe 20 zyskaliśmy. Zawsze coś. Nic nie było. Uwaga, widzę, że Quill. Hej, popatrzcie na dół. Strasznie dużo światła. Myślisz, że to całe doflarkanie, co? Ale to może być tylko poświata z kabli. Cokolwiek te świry kombinują, potrzebują mnóstwa prądu. Może tak zapewnili flocie energię, żeby dotarła do Lamentis? Nie, rękę dam sobie uciąć, że Kora sama temu podołała. Może Raker próbuje wskrzesić celestiańską głowę? Przywrócić jej życie? Albo może chce zmienić ją w okręt. Jest przecież kompletnie martwa. Nie ma mowy, żeby ożyła albo weszła w nadprzestrzeń. Gadają, że Celestianie są zasilani nadprzestrzenią. Tak czy inaczej musimy dotrzeć do podziemi miasta, znaleźć dziewczynę i ich powstrzymać. I musimy być gotowi, bo spróbują nam na to nie pozwolić. Nawróceni są gotowi na śmierć, by przywrócić życie swoim bliskim. Co jak się zastanowić, zakrawa na ironię. Tylko delikatnie. My jesteśmy gotowi na śmierć, żeby zebrać złom, ale jesteśmy w połowie drogi. Zniszczeń jest ogrom. To chyba znaczy, że miejscowi stawili opór. Walka w obliczu pewnej klęski wymaga męstwa. Może. I te niepotrzebne kule. Ale może zbierzemy jakąś okrągłą sumkę. Tutaj na pewno nie ma zejścia, nigdzie nie. Kusząca opcja, ale to tyle. Jakość naszej współpracy jest budująca. Stworzyliśmy bardzo silną drużynę. Tak, jasna sprawa, Drax. Jesteśmy flarcznie radosną rodzinką. Od samego początku to mówimy. C-
Co ty robisz z tym śmieciem? Nie jest śmieciem. Oto moc jej światłości! Vaya Maniati! Strażnicy Galaktyki! Ocali wiernych! Powiadomić Unifikatora! Otrzymanie nie może być zakłócone! Czyżby to ta laleczka? Gamoro! Czekaj na nas! Grot! Na supeł! Nie wiem, czy to podziała, tym bardziej, że... Wal z całych sił! Miałeś walić! Znowu? W sumie jeszcze nie odkryliśmy specjalnej mocy Groota i Gamory, więc zobaczymy, co z tego będzie, ale czemu nie mamy kontroli nad nią? Oj, zgrzało się. Weź któryś tam ubij tego. Byliśmy tam na górze, zbieraliśmy śmieci swego czasu. Przynajmniej powstrzymaliśmy tego kapłana! Nawracał ich na obietnicę! Gdzie są pozostali? To jest tyle miejsca, żeby walczyć z nimi, ciekawie. A jednocześnie nie ma wrogów. Drax, weź tam rzuć. I następny przez niszczyciela, tak jest! Co teraz, Peter? Nie wiem, niszcz, cokolwiek tam padnie. Ej, z tyłu! Weź kapłana, on wzmacnia resztę! Gdzie jest kapłan? A okej, mamy go! Jadający szaman błogosławi swe statko! Ktoś zatacza! Leczy pozostałych! A to nie fair! Trafiasz tym w ogóle, wiewiór? Chyba tak, dobra. O nie! Co to było? Właśnie coś rozwalałem! Smród drzewo! Smród drzewo! To żuja Gamora! Coś się stało zabójczyni! O-o! Amunicji! Trzeba mu przygryźć z całej pary! No zakładam... Nie, nie chcemy być tak blisko ciebie. Oj, oj, szczególnie teraz. To ciumkanie? O, nie będzie łatwo. Mam nadzieję, że Gamory nam nie przejęli na swoją złą stronę. Nie jest miło. Nie! To nie przeze mnie tak robi. Ale że Gamora czy kto? Dobra. Coś jest nie tak! Lecimy na drugą stronę. A, Groot, okej. Pozamiataj, Rocket! Idą następni! Dawaj ich! Coś nie tak? Wręcz świetnie. Aha, wyraźnie nie tak. Gamora, stój, zaczekaj! Co? Żeby więcej dzieci szło na stos w imię Flurwiego kościoła Rakera? Nie, jasne, że nie, tylko... Tylko co, Peter? Nie wiem. Oddychaj. Każda zmarnowana minuta! Nie ma czasu na oddychanie! Wiem, że Raker ci się źle kojarzy. Tu nie chodzi o Thanosa! Tylko o Nikki. I co tacy jak Raker i Thanos robią takim jak my? Jak ja? Moja siostra? Gdybym tylko lepiej chroniła Nebulę, to może... Może by nadal żyła. Ej, co? Nebula nie żyje? Jak? Kto? Znajdę go i ścisnę Farfolcowi grabę! To ja. Zabiłaś siostrę? Więc to ją ujrzałaś w obietnicy Matrony. Tak poznałam fałsz. Bo ta, którą znałam,
została spaczona w złą, nienawistną i mściwą potworność. Coś, co byłam w stanie powstrzymać wyłącznie ja. Tak zrobiłam. Ale nigdy nie myślałam, że przeżyję. Czemu nic nie powiedziałaś? To nie najciekawsze zagajenie rozmowy. Hej, jestem Gamora, siostrobójczyni. Chcesz się pobawić? Jasne, że nie. Jak można się bawić z monstrum? Po co ci taka w drużynie? Drużynie, w której... jest mi dość miło. A suma summarum. Cóż, ja nienawidzę Nebuli, a więc po mojemu... Co? Tylko mówię, że to nic nie zmienia. Właściwie to zmienia wszystko. Największa zabójczyni galaktyki przyznała, że nas kocha. Wcale nie. Owszem. Powiedziałaś, że nas kochasz po części zabiciem siostry. Powiedziałam, że mi z wami miło. Tak, Katatianie definiują miłość. Lubię. Niech będzie, że lubię. Możemy już ruszać? Właśnie. Wystarczy już tego festiwalu miłości. Uznajemy cię, Gamoro Zenwuberi. Prawie całkiem jak ślub. Cierpię tutaj katusze. No dobra, stawiam, że złapaliśmy oddech. To co, chcecie iść powstrzymać świrniętego guru? Tak. O proszę, nawet nam pozwoli się trochę rozkręcić. Odblokowano mega zdolność egzekucji, a po ujawnieniu prawdy o Nebuli i znalezieniu rodziny, która akceptuje ją taką, jaka jest, Gamora już nie ogranicza się. Najniebezpieczniejsza kobieta w galaktyce zadaje teraz olbrzymie obrażenia, atakując pojedynczy cel wieloma ciosami. Mamy tu kapłana, bo chciałbym kogoś na ten pojedynczy cel wykorzystać, a to wystarczy granat dobry, albo Drax. O tak, Gamora, mamy dla ciebie cel. Pokaż, co z tego wyjdzie. Ale sobie zrobiliśmy slow-mo w idealnym momencie. Jeszcze dożyć do tego. Drax, ty coś od siebie. I zwykłym ciosem i splątanie. Ale to mamy tutaj. Możemy zapomnieć, co właśnie mówiłam? Dobrze, że się otworzyłaś, Gamoro. Co, nie ten ruch, ten ruch. Dobra. Kurczę, ma trochę więcej życia. I ogień! Jeszcze my musimy odnaleźć ogień z tego wszystkiego tutaj. Wychodzi. Olbrzymi droid to też olbrzymie zagrożenia! Ej, Queen! Wolverine jest w związku! Z kim? W związku z czym? Ta bitwa musi zwrócić uwagę Warlocka! Już to nie zobaczymy! Bez szans! Jestem! Ha, ha, ha! Rąsia mu odpadła! Wiesz, Gamoro! Trzymaj grunt! Ile już godzin walimy w tego robota? No i nareszcie mam... Oj, mieliśmy to. Ej, Quill! Wysio chyba odleciał! No. Nie da się, Gamoro! Teraz ci pokażę! Atakują z każdej strony! Jakby coś od nas chciał! To atakujmy! No każdy... cała naprzód? Bierz wroga, Groot! Skąd mają tylu sługusów? Mają dostęp do kory! Kto wie, ile wsparcia mogą tu sobie ściągnąć! Musimy ją wyłączyć! Ruszajmy na mostek! Najszybciej będzie przez wieżę Kosmo! Wieża Kosmo... byliśmy tutaj! Pamiętamy, jak to działa, chyba. Tylko... za szeroka, by przejść. Może da się zrobić most? Przez to ciągłe powtarzanie słowo most zdaje się wymyślone. Bo słowa się wymyśla. Drax? Mam straszliwą ochotę coś przewrócić. A myślałem, że popchnąć. No i proszę. Na prąd nie zwracajcie uwagi. Nigdy nie znosiłem tego świecącego Jupitera Kosma. A teraz mi go brakuje. Nie miałem cię za sentymentalnego. Serio? Pole siłowe? Jak znajdziemy źródło zasilania, to je wyłączymy. No to szukajmy.
A myślałem, że będziemy sobie biegać tutaj wokół. Może przybyć wielki unifikator. Jestem gotowa. No dobra, słaby punkt i co? To możemy czymś jakby... A, dobra, rozumiem. Dobra, Peter, wiejmy. Musimy się wynieść, zanim pojawi się Raker. Czekaj. A, tu znowu się dałem nabrać na te lustro. Trzeci raz nie będzie okazji. No dobra, to przed nami, książkowo! To nie czas na czytelnictwo! Strażnicy Galaktyki. Matrona do aktu dotrzymania wyznaczyła tę oto stację. A wy jej nie powstrzymacie. Ona nic nie wyznaczyła. Od początku nią manipulujesz. Ona jest światłem. Trudno być światłem, skoro tkwi w niej to mroczne coś! Luźnisz! Ale chociaż odrzuciliście jej obietnicę, i tak uwierzycie, kiedy już wydostanie was z mroźnych okowów śmierci! Udręka skierowała cię ku upiornym urwiskom, druhu. Jak? Co niemożliwe? Widziałem twą śmierć. Powłoka przemija, lecz jej podstawa jest wieczna. Przerwij tę zawziętą bezmyślność, zanim pozbierasz owoce zgrozy. Jakiej zgrozy? Ups. Czekaj, kłaczku, a dlaczego akurat w niego? Czy żebyśmy czegoś nie zrozumieli, co tu się wydarzyło? Ci żołnierze są groźniejsi niż ochrona! Flag snajperzy! Tu ty został? A! Musimy skrócić dystans! Czarownik chroni resztę! Tym bardziej trzeba go ubić od razu! Wysoki kapłan Rikera się odsłania! Walcie mocno! Ma ktoś czymkolwiek? Nas też niech wzmocni! O, i są pozostali. Dobra, tam jakby rzucić... Dobra, musimy dostać się do windy! Na dachach można przynajmniej... Potrzeba przestrzeni, Grot! Chyba tam mamy iść, tylko mam nadzieję, że... Grot, czemu ty jesteś na ziemi? Z powrotem na most! Szapką? To... po prostu pokażę! Szapkę? Co ci się stało, Grut, w ogóle? I gdzie są inni? O, dobra, widzę. Po prostu atakujcie ich. Bomba ropa! Teraz korpus nowa! Będą, patrzcie! Złotek i Unifarkator szaleją! Mają nas jak na dłoni! Przecież tu nie ma ich rąk! Mówi, żeby stąd wiać! Z tym się mogę zgodzić! Zadziwiające, tylko jak my mamy tam się przedostać? A, dobra, to wygląda jak plan. Musiał przez Gamoro! Billboard! Dobre! Jak będą jeszcze snajperzy, to chcę jednego! Nie obiecuję! Dobra, jesteśmy blisko. O! Rocket! W sumie nie wiem, czy to dobre miejsce dla Rocketa. Tym bardziej, że jest teraz zajęty przez to wszystko. Aby się przydał. Działaj, Drax! To twój koniec! Rocket! Dobra! Musimy dostać się do windy! Szkoda, że zepsuli most! Oj tam! Grut, do dzieła! Snajper? Rocket, nie miałeś zajmować się nimi? Postrącam ich w posła! Kurczę, wszyscy są nieaktywni jeszcze. Musimy sami to załatwić. Wieża! Trzymaj się, Niki! Idziemy!
Choć raz chciałbym przejść przez ten most bez awantur! Podziękuj za to Złotkowi! O! Nie boję się Rejkera i jego światełek! To jakby ktoś mocny z nami został jeszcze. Złotko musiał przeżyć ten skok! A widziałeś jego twarz, jak się zjawił? Niech się nie rusza! Ja to też proszę zły. O sprowadzenie go na ziemię! No to proszę bardzo, możecie już go obić. Rob teraz korpus nowa! Ci żołnierze są groźniejsi niż ochrona! Oj, a już był tak blisko! Jest tak blisko! Co? No właśnie, tego nam zabrakło. Proszę, niepotrzebna nam pomoc Złotka! Dlatego go postrzeliłeś? O tak, świetnie było, prosto w tyłek! Widziałeś jego minę? Jakby mówił, o mój złoty zadek! Szacowne siedzenie. Perfekcyjne pupsko albo... Topowy tyłek. Okej, okay, pośmiali się? No to dobrze. Ogłuszająca fala co robi? Wykonuje pojedynczy atak zadający średnie obrażenie, wywołuje falę energii powodujące średnie oszołomienie u wszystkich wrogów, albo moglibyśmy już... A, weź ten granat, przynajmniej będzie wydanej. Ostatnie 3 punkty i mamy wszystko i wszystkich. Jest tu ktoś jeszcze? Coś jeszcze? No tak. Nie mnóżmy sobie kłopotów! Możemy je podzielić? O! A teraz korpus nowa! Będą potem musieli zrobić wielki zaciąg! Jak my mamy tam przejść? Okej, okay. Wierzę, że to jest dobra droga. Mało zabrakło! Poświeć tam, Rocket! Grut! Aj, nie to! Złotko musiał przeżyć ten skok! A widziałeś jego twarz, jak się zjawił? Ciach i powrzyd! Zara, odra będzie! Postrącam ich w podkład! Dopóki tu są, nie mogą ogarniać! O, jak oni to tam zwali? To chyba inaczej! Dopóki tu są, powiadacie. O! Kurczę, nie wiem, czy z tą tarczą jest w stanie im coś zrobić. Na śmierć, Drax! Kurczę, Drax liczy... Musimy dostać się do windy! Jakoś mocniej im zaszkodzi. No i cześć, kolego. Przed nami przawierza! Musimy się tam przedrzeć! No i teraz jak jesteśmy wszyscy w komplecie, no to właśnie, możemy trzeba wysadzić. Prawie we wszystkie strony! Podejdę bliżej! Ktoś jeszcze tu żyje? Najstraszniejsza baba w galaktyce! Statko Rejkera ma... Która nas kocha! W końcu! Chyba odpuszczają! Rychło w czas, bo na ten most to już nie wrócimy. Wiem, gdzie jesteśmy. Obok jest droga krzyżująca się z mostem do Kosma. Gdzie? Powinna być... pod nami. No dobrze, ale na dalszą podróż wybierzemy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie to się. To kitu być głową celestianina unoszącą się na takim zapupiu wszechświata, a potem pasożyty... Musimy jakoś przejść na drugą stronę. Górą się nie uda. Dołem może być,